Nauczyciel dyplomowany to czwarty i zarazem najwyższy stopień awansu pedagoga. Po ukończeniu studiów wyższych nauczyciel odbywa 9-miesięczny staż. Następnie przystępuje do egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego, a potem na mianowanego. Dopiero po tym okresie jego pracy zawodowej, czyli minimum niespełna 3 latach, może ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przyjemnością jest to, że nauczyciele otrzymali jeszcze właśnie w prezencie gwiazdkowym awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego. I tak ten awans otrzymali nauczyciele z 4 powiatów. Z powiatu kościerskiego, człuchowskiego, kartuskiego i chojnickiego. Przebieg pracy nauczyciela ocenia i analizuje komisja z kuratorium oświaty. Na tej podstawie oraz poprzez rozmowę z pedagogiem decyduje o nadaniu mu najwyższego stopnia awansu zawodowego. W tym roku ten tytuł otrzymało 53 pedagogów. Wśród nich przodował powiat kartuski, który wzbogacił się o 22 nauczycieli dyplomowanych. Z naszego powiatu taki tytuł otrzymało 9 osób.